Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o nowej klasie postaci. Dokładnie tak, wczoraj dostaliśmy pewnego leaka, a mianowicie ankietę, gdzie możemy zdecydować, jaką będziemy chcieli kolejną nową klasę postaci bazującą na tarczy, bo z tego co tam zaraz przeczytamy, no to dużo osób domagało się nowej klasy postaci z tarczą, no i właśnie dzisiaj tą ankietę sobie przejrzymy, wypełnimy i wszystkiego się dowiecie. Oprócz tego modyfikujemy troszeczkę comiesięczne giveaway'e, ale jeżeli chodzi o zasady, to też zaraz do nich przejdę. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Link jest w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i piszcie w komentarzu, jaką wy klasę postaci wybierzecie, która z tych trzech, które nam poniekąd zostały zaprezentowane, wam się najbardziej podoba, no i którą byście chcieli zobaczyć w gierce. Możecie oczywiście jakoś tam uargumentować, chętnie sobie te komentarze poczytam. Dobrze, zanim przejdziemy do nowej klasy postaci, to kwestia giveawayów. Dlatego, że ja już od jakiegoś czasu myślałem nad modyfikacją tych giveawayów, bo jeżeli ktoś nie wie, ktoś powiedzmy nie śledzi mojego kanału na bieżąco, no to u mnie co miesiąc jest giveaway. Giveawaye głównie są oparte na tym, że używacie mojego kodu twórcy, no i zazwyczaj wygląda to tak, że po prostu ja daję co miesiąc 400 zł, no i rozbijam to na pół i 200 zł idzie do osób, które używają mojego kodu twórcy, tylko i wyłącznie do tych osób, natomiast druga połowa idzie do ludzi z komentarzy pod filmem giveawayowym. Natomiast zauważyłem, że to nie do końca dobrze działa, bardzo często kiedy ja dopiero rozstrzygam tego giveawaya na streamie, gdzie tam siedzi zazwyczaj kilkaset osób, no to po prostu dopiero wtedy ludzie piszą komentarze, nie śledzą tych filmów na bieżąco, no i wiecie, liczą na taką łatwą wygraną. No i teraz modyfikujemy to troszkę, dlatego że jakie teraz będą zasady? Teraz zasady odnośnie giveawayów to będzie po prostu, jeżeli chodzi o kod twórcy, to się nic oczywiście nie zmienia. W dalszym ciągu kupujecie grzybki z moim kodem, jakieś tam pakiety specjalne i tak dalej. Wysyłacie mi wiadomości prywatnej na Instagramie, na mailu, na Discordzie. No i ja was dopisuję do swojego Excela. Każdy dostaje swój numerek, jeżeli ktoś kupi za 400 zł co najmniej pakiety, to dostaje jeszcze jeden gratisowy numerek. Każde 400 zł to jest jeden gratisowy. No ogólnie każde użycie mojego kodu to jest jeden numerek po prostu w giveawayu, więc jak ktoś kupi, nie wiem, w miesiącu dwa pakiety za 40 zł, no to ma dwa numerki, wiadomo jak to wygląda. No i właśnie, to się nie zmienia i to zostaje bez zmian. Natomiast, no można zawsze, jeżeli używacie mojego kodu twórcy, to sobie zwiększyć szansę poprzez aktywność na kanale. Teraz już komentarze pod filmem giveawayowym nie będą miały aż takiego znaczenia, teraz będzie liczyć się całomiesięczna aktywność na kanale. Co przez to rozumiem? Dalej będę oczywiście dawał wam, no jeżeli w danym miesiącu mniej osób użyje kodu twórcy, to zazwyczaj robię 200 zł, a jeżeli używacie częściej, no to robię 400 zł. Zazwyczaj robię 400, zazwyczaj bardzo mnie wspieracie, za co wam oczywiście pięknie dziękuję. Natomiast tak jak mówię, zazwyczaj jest to 400 zł i wtedy 200 zł pójdzie do osób właśnie za ten kod twórcy, do tych osób, które używały tego mojego kodu twórcy przy zakupie grzybków, pakietów i tak dalej, no a 200 pójdzie do najaktywniejszej osoby na kanale. Co przez to rozumiem? Każdy like pod filmem oraz komentarz to jest tak jakby jeden numerek. Ja założę sobie dodatkowego Excela, kolejnego Excela i będę po prostu was zapisywał. No i przy rozstrzygnięciu giveawaya, zazwyczaj giveawaye zapowiadam powiedzmy jakoś no w połowie miesiąca i powiedzmy w trzecim tygodniu miesiąca je rozstrzygam i tak jest co miesiąc od półtorej roku, no to po prostu osoba najaktywniejsza na kanale zgarnie tą drugą połowę nagrody. Chcę was jakoś zmotywować do zostawienia lajków, do zostawiania komentarzy pod filmami, no i żeby po prostu osoba, która faktycznie wykazuje aktywność, była odpowiednio nagradzana. Teraz tak, jeżeli chodzi o jakieś tam zasady, to oczywiście wiadomo, jak jedna osoba zostawi 10 komentarzy pod filmem, no to będzie się to pod jednym filmem, jednym i tym samym, to będzie się to liczyło jako i tak jeden numerek. To pamiętajcie o tym, żeby tutaj nie spamować, bo to się mija z celem. No i po prostu mówię, jeden numerek to jest pakiet komentarz plus tutaj like pod filmem. Także pamiętajcie, żeby zawsze teraz od tego filmu, bo to się zaczyna od tego filmu i już rozstrzygnięcie po tych nowych zasadach będzie właśnie we wrześniu. Pamiętajcie, że jeden numerek to jest ten komplet, komentarz plus właśnie like. Ja to będę sprawdzał i będę dopisywał, troszkę sobie dołożę tym pracy, nie oszukujmy się, ale chcę was zmotywować, żeby właśnie ta aktywność na kanale wzrosła, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że po prostu powiedzmy, no lepiej, żeby najaktywniejsza osoba, która będzie najaktywniejsza przez cały poprzedni miesiąc zgarnęła nagrodę, niż osoba, która nagle na streamie napisze komentarz pod filmem giveawayowym, nie wiedząc nawet o co chodzi, a tak się czasem zdarzało. Tak więc
więc mówię, tutaj jeżeli chodzi o zasady, to pod każdym filmem liczy się jeden komentarz i jeden like z tego samego konta, więc jakby nie spamujcie tutaj jednym kontem 10 komentarzy, mija się to z celem. No i co? Powiedzmy, ja średnio w miesiącu wrzucam 15 filmów, więc jeżeli ktoś pod każdym z tych 15 filmów zostawi komentarz, zostawi lajka, no to będzie miał maksymalną pulę numerków. Jak ktoś wygra, to ja oczywiście jeszcze sprawdzę jego kanał, czy na pewno subskrybuje mój kanał, więc pamiętajcie o tym, żeby również suba z dzwonem tutaj pod, na tym kanale zostawić. No i wtedy, jeżeli to wszystko się, że tak powiem, zgra, to osoba wygrywa połowę nagrody, która jest przeznaczona na dany miesiąc. Mówię, działa to tak naprawdę tak samo jak do tej pory, też zawsze dawałem właśnie 400 zł, 200 szło za kod twórcy, za to, że używacie tego kodu neutral przy zakupach, no a 200 szło do komentarzy, też osoby, które oczywiście mnie wspierają poprzez kod twórcy, mogły te komentarze zostawiać pod tym filmem giveawayowym i też sobie jakoś tam zwiększyć szansę na wygraną, no a teraz po prostu ta druga połowa będzie szła do najaktywniejszej osoby. I chyba tyle, jeżeli chodzi o jakieś tam wyjaśnienie tych nowych zasad. Nie ukrywam, że tutaj wpadłem na to dzięki Bonciemu, więc pozdrawiam go serdecznie, naczelnemu shotterowi Shakesowemu, dlatego że on coś takiego organizuje, widzę, że fajnie to u niego działa, a ja chciałem te swoje giveaway'e, skoro i tak już je robię od półtorej roku, no to jakoś tam, wiecie, zmodyfikować, jakoś generalnie zmodyfikować, żeby faktycznie lepiej to działało. No i co teraz? Jeżeli będzie sytuacja w miesiącu, że na przykład do kolejnego giveaway'a wrzucę 15 filmów i będą osoby, załóżmy, nie wiem, 10 osób będzie, które pod każdym filmem zostawią komentarz, pod każdym filmem zostawią lajka i oczywiście będą miały subskrypcję na moim kanale, bo to są 3 podpunkty, które należy spełniać, no to wtedy ja muszę zapisać te 10 osób, zrobimy jakieś koło fortuny i wylosujemy zwycięzcę. Natomiast jeżeli będzie tylko jedna taka osoba najaktywniejsza w danym miesiącu, to od razu do niej idzie nagroda, bez żadnego losowania, bez niczego takiego. Także pamiętajcie o tym, takie są zmiany, jeżeli macie jakieś wątpliwości, czy powiedzmy czegoś nie powiedziałem, to pytajcie w komentarzu, chętnie wam odpowiem. No ale wiecie, w dalszym ciągu, powtarzam, tutaj za używanie mojego kodu twórcy giveaway zostaje tak, jak już je robimy od półtorej roku. Więc tutaj się nic nie zmienia, dalej mi podsyłajcie te screeny, dalej oczywiście używajcie, dziękuję wam za to pięknie. No ale ta druga część giveawaya, ta druga połowa giveawaya będzie teraz szła do najaktywniejszej osoby na kanale. Czyli teraz pamiętajcie, żeby pod każdym filmem, który wrzucę, sprawdzajcie to, ustawcie sobie powiadomienia, dajcie ten dzwonek, zostawić tego lajka plus komentarz, bo to te dwie rzeczy, powiedzmy, pod filmem to jest jeden numerek i to będę sprawdzał. Wszystko mam tak naprawdę w panelu, więc wszystko na spokojnie mogę sobie dopisywać, sprawdzać i tak dalej, założę do tego osobnego Excela. Będę miał już dwa Excele, jeden właśnie do kodu twórcy, a drugi do tej aktywności na kanale. Także tyle, jeżeli macie jakieś pytanka, to oczywiście śmiało pytajcie właśnie w komentarzu bądź wiadomości prywatnej na Discordzie, też chętnie odpowiem. Dobrze, tyle odnośnie tego, natomiast teraz sobie przechodzimy do nowej klasy. No i mamy tutaj ankietę, przetłumaczyłem ją z języka angielski na polski. Skąd w ogóle ta ankieta się wzięła? Miała wlecieć dzisiaj, ja wrzucę ten film chyba wcześniej, może nawet do godziny 12, miała wlecieć dzisiaj, natomiast ktoś tam na kanale węgierskim się pomylił i udostępnił ją już wczoraj wieczorem, także już od wczoraj o niej wiemy. No i właśnie, jestem troszkę zdziwiony, bo szczerze mówiąc myślałem, że nowa klasa postaci faktycznie wyjdzie jakoś, powiedzmy, w okolicach Halloween i to będzie albo Trickster, albo Doktor Plagi, bo nie wiem, czy pamiętacie, czy nie pamiętacie, ale rok temu, jak wychodził Nekromanta, niecały rok temu, no to właśnie mieliśmy do wyboru 3 klasy postaci, wygrał Nekromanta, ale skoro mieli już jakiś pomysł, jakiś koncept na inną klasę postaci, to myślałem, że ją po prostu rok później wprowadzą. No a tutaj zmiana, mamy ankietę, nowa klasa tarczy. Chcielibyśmy dać Ci kolejną możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwoju Shakes & Fidget. Tym razem chodzi o zupełnie nową klasę. Dlatego chcielibyśmy poznać Twoją opinię na temat następujących 3 koncepcji, aby podjąć najlepszą możliwą decyzję. Jeżeli chodzi o samą klasę, bazując na Waszych licznych sugestiach, postanowiliśmy stworzyć nową klasę skupiającą się na używaniu tarczy. Więc właśnie, tutaj feedback od graczy. Wydaje mi się, że dużo osób właśnie chciało zobaczyć jakąś klasę z tarczą. Zresztą no tak napisali, więc raczej to jest prawda. Dlatego też porzucili tamte dwie koncepcje, przynajmniej na razie, które były razem z Nekromantą, i wymyślili 3 zupełnie nowe koncepcje. Ja jeszcze tego nie czytałem, nie zagłębiałem się, więc z wami będę sobie te klasy poznawał. Podstawowe wymagania dotyczące umiejętności tej klasy zostały już określone. Jest to klasa tarczy o wysokiej obronie, która sprawdza się podczas długich bitew. Czyli to będzie klocek, po prostu kolejny kloc. W sensie kolejny, nie mamy ich dużo, ale generalnie kloc. Klasa powinna płynnie zintegrować się z istniejącą strukturą klasy.
Mag wyłącza tę umiejętność, czyli no tutaj klasik. No i walka powinna być emocjonująca i różnorodna. To akurat bardzo fajnie, to na plus. To już mamy na przykładzie nekromanty, że jest ta potrójna pasywka, nie wiadomo co wyleci, nie wiadomo czego użyje. Więc akurat takie klasy postaci ja naprawdę apreciate, że tak powiem. Dlatego, że no mi się podoba, mi się takie dynamiczne walki podobają. Chociaż z drugiej strony no to będzie klocek, więc te walki będą, jak sami tu napisali, długie. Ale może faktycznie będzie miał jakąś potrójną pasywkę, może będzie, wiecie, no coś tam robił takiego, że mimo tego, że ta walka będzie długa, to będzie po prostu ciekawa. Oby tak było. No i mamy pierwszą koncepcję, jest to rycerz żywiołów, strażnik mrozu i płomieni. Mamy tutaj taką, zobaczcie, no mieczyk to taki właśnie z płomieniami, na bazie płomieni, no i tarczę mamy taką lodową. W nieustannym akcie równowagi jednoczy pierwotnie siły lodu i ognia, które naturalnie szaleją przeciwko sobie w sobie. To tak śmiesznie przetłumaczone, ale wiecie o co chodzi. Każdy oddech grozi uwolnieniem jego niszczycielskich płomieni i bezlitosnego zimna bez kontroli. Z dala od gwarnych miast żył w odosobnieniu i izolacji przez wiele lat, aby nauczyć się kontrolować swoje moce, nie będąc przez nie pochłoniętym. W rezultacie udaje mu się zachować zimną krew nawet w niepewnych sytuacjach, pokonując wrogów i ostatecznie zmuszając ich do klęczenia. No i właśnie, tutaj też dobrze by było, jakby po prostu w takiej ankiecie dali po prostu konkretnie czarno na białym, jakie to będą umiejętności, jak to będzie działać, jakie ma pasywki dana klasa postaci. Wydaje mi się, że wtedy ludziom no bardziej by to wszystko przypadło do gustu i bardziej by mogli wybrać, nie? Byłoby to łatwiejsze po prostu. No ale na razie mamy taki opis, czyli podejrzewam, że tutaj mamy no blokowanie tarczą z tym, tego, tą lodową tarczą po prostu, no i może jakieś dodatkowe obrażenia właśnie dzięki tym płomieniom, może jakiś boost do obrażeń. To jest tylko i wyłącznie, że tak powiem, mój ślepy strzał. Dalej mamy paladyna, zobaczcie. Mieliśmy wcześniej paladyna, paladyn został zmieniony na maga bojowego po to, żeby teraz znowu paladyna tutaj no spróbować wrzucić do gry, nie? To taka ciekawostka. No i dobrze, paladyn sprawiedliwy obrońca światła. Jako promienny symbol cnoty, paladyn niezmordowanie opowiada się za sprawiedliwością. Jego tarcza poświęcona w świętych rytuałach jest otoczona oślepiającą aurą, która odpycha wszelką ciemność i zło. Żaden cień nie może oprzeć się jego świętemu światłu, a nic i nikt nie może złamać jego niezachwianej wiary. Wiecznie związany przysięgą, chroni słabych i bezbronnych swoimi błogosławieństwami, błogosławionymi mocami i postrzega siebie jako symbol nadziei, przeciwko której siły ciemności spotykają swój słuszny koniec. Okej, no tu mamy taki, no widzicie, mamy graficzkę, mamy taki opis tej klasy, ale no konkretów niestety na razie nie ma. I mamy teraz Salvage Sentinel, co ciekawe, twierdza oporu tutaj. No i co? I mamy tak, to jest trzecia koncepcja i ostatnia. Ukształtowany przez niezliczone niepowodzenia, pewnego dnia postanowił, że musi zostać panem własnego losu. Poprzez podje kreatywny oportunizm wykorzystuje wszystko, co mu pomaga, jako żywa forteca, aby miażdżyć wrogów nieprzeniknioną siłą. Niewybrany przez bogów na mistrza, ani nieobdarzony żywiołowymi talentami, wciąż stoi niezrażony i z niepowstrzymaną odpornością przeciwko każdemu przeciwnikowi. Dobrze, czyli mamy tak, mamy paladyna, który bardzo możliwe, że będzie po prostu takim obecnym paladynem z tarczą, po prostu będzie miał tarczę zamiast fireballa. Raczej tutaj patrząc na to, co piszą, no to na pewno te pasywki nie będą takie proste, że po prostu tak jak teraz wojownik ma tą tarczę, ma tam 25% na blok i tyle i nic więcej. Wydaje mi się, że tutaj w tych walkach będzie się coś więcej działo zdecydowanie. Także o tym musimy pamiętać. No ale powiem wam tak, paladyn totalnie do mnie nie przemawia, ani tutaj z grafiki, ani z opisu. Tak samo ten Salvage Sentinel, no może to być ciekawe, chociaż no tutaj widzimy, że no to też będzie taki klocek, no... Kurczę, no on, tak jak jest napisane, wszystkiego używa, żeby, że tak powiem, się wzmocnić, żeby, wiecie, był taką właśnie faktycznie twierdzą, tą fortecą, natomiast też jakoś do mnie nie przemawia, szczerze mówiąc, chyba najbardziej do mnie przemawia ten rycerz żywiołów. I tutaj ma grafikę najfajniejszą, i tutaj faktycznie to połączenie lodu i ognia wydaje mi się dość ciekawe. Ciężko ogólnie, wiecie, z samej takiej koncepcji, bez żadnych konkretów coś wybrać, ale no tutaj jeżeli mam już faktycznie coś wybierać, to chyba wybiorę jedyneczkę. To jest oczywiście moja opinia, wy możecie mieć swoją, dajcie znać w komentarzu. Także tutaj rycerz żywiołów, mamy pierwsze pytanie, która propozycja podoba ci się najbardziej? Propozycja 1, rycerz żywiołów, to sobie zaznaczymy. No i teraz mamy tak, jak podoba ci się projekt propozycji pierwszej, rycerz żywiołów? No i tutaj damy, że jest dobry.
Na pewno nie powiedziałbym, że jest bardzo dobry, nie powiedziałbym też, że bardzo źle ani zły. Okej, no to taki mid, więc no tutaj skoro go wybieramy, to musi być ponad mid, więc dałbym, że dobry, najzwyczajniej w świecie dobry. Jak podoba Ci się projekt propozycji drugiej Paladyn? Kurczę, nie wiem, szczerze, ten Paladyn jakoś mi tak totalnie do mnie nie przemawia, chyba z tej trójki powiedziałbym, że jest to najgorsza propozycja, więc szczerze mówiąc dałbym, że jest po prostu zły. Dałbym, że jest po prostu zły, no ja bym tutaj zdecydowanie coś odbił, nie wiem czy to przez to, że już mieliśmy Paladyna w grze i troszkę tak człowiek mimowolnie nawiązuje do niego, no to jakoś tak no do mnie nie przemawia, więc ja dam po prostu, że jest zły. No i mamy jak podoba Ci się projekt propozycji trzeciej, Salvage Sentinel, no jak ja bym miał już wybierać między tymi trzema, to właśnie albo jedynka, albo albo trójka, czyli ten, więc jemu dam po prostu ok. Jemu dam po prostu ok, czyli taki no mid, nie? Taki jest mój tutaj wybór, tak to wygląda. Natomiast no, tak najbardziej chciałbym chyba zagrać właśnie tym rycerzem żywiołów. Chyba najbardziej do mnie przemawia i chyba najbardziej tutaj no jest taki przeze mnie, powiedzmy, wyczekiwany. Czy masz jakieś dodatkowe uwagi lub sugestie? No to nie mam, ja się nie mieszam w takie rzeczy, nie wiem, co by można zmienić, co by można poprawić. Zresztą no mówię, tu jest za mało konkretów, żeby coś faktycznie więcej powiedzieć. Także tak wygląda tutaj moja opinia w tym temacie. Dajemy sobie prześlij. No i co, przejdzie? Tak. Dokładnie, tutaj jeszcze sobie może przetłumaczymy na polski. Ankieta nowa klasa tarczy, twoja odpowiedź została zarejestrowana. No i spoko, i spoko. I mamy to, że tak powiem, zrobione. W przypiętym komentarzu, jeżeli nie zapomnę, postaram Wam się wrzucić link do tej ankiety, żebyście sami ją sobie mogli uzupełnić i po prostu, żebyście też napisali w komentarzu, co Waszym zdaniem powinno wygrać i tutaj, no jakie macie opinie odnośnie tych nowych trzech klas postaci. Tyle w tym filmie, tyle Wam chciałem powiedzieć, ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o tym, że teraz aktywność na kanale jest nagradzana, więc pod każdym filmem oczywiście komentarz, like, no i tutaj subskrypcja musi być na kanale koniecznie. Kupujcie grzybki z kodem Neutral, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, dziękuję za oglądanie, piszcie w komentarzu, co Wy uważacie o tych nowych klasach postaci. Widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się i cześć!